9, z nami pan Gabriel Maciejewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie pan ma dzisiaj książki, bo dzisiejsze targi to jest temat właśnie historia. Co mógłby pan tutaj powiedzieć o... Przede wszystkim mam taki produkt, który uchodzi za komiks. Rzeczywiście wychodzimy w tym produkcie z formuły komiksu, ale to jest coś więcej. W dodatku jest to komiks szczególny, bo opowiada o wypadkach, które określane są jako Sacco di Roma, czyli splądrowanie Rzymu w roku 1527, splądrowanie Rzymu przez cesarskich, niemieckich żołnierzy, ludzi Karola V, cesarza rzymskiego, króla Niemiec i króla Hiszpanii, którzy wespół z żołnierzami hiszpańskimi przez wiosenne i letnie miesiące roku 1527 systematycznie łupili, niszczyli, plądrowali Rzym. To jest opowieść, której się nie usłyszy zbyt często, dlatego że, a jeżeli już, to w takim kontekście propagandowym, że należało się hierarchii, tak? Że należało im się, ponieważ bardzo źle się prowadzili. Proszę Państwa, tutaj w tym komiksie, ja zaraz może pokażę środek, umieszczamy te wszystkie wypadki w kontekstach politycznych. W kontekstach politycznych. To akurat jest oblężenie Marsylii, które rozpoczęło, w zasadzie zainicjowało taką złą passę polityki papieskiej, ponieważ papież Klemens VII zrezygnował ze swojego stałego politycznego sojuszu, jaki dom medycejski utrzymywał długo z cesarstwem, i zainwestował w króla Franciszka I we Francuzów po prostu. Francuzi obronili Marsylię, pogonili armię cesarską murów Marsylii, zagnali ją do Włoch i tam przegrali bitwę pod Pawią. To jest bitwa pod Pawią. Król Franciszek I dostał się do niewoli i Niemcy rozpoczęli triumfalny pochód w dosłownym i metaforycznym sensie ku Rzymowi, który zakończył się zniszczeniem wszystkich w zasadzie nieruchomych preciozów, jakie się w Rzymie znajdowały. Zniszczeniem albo zrabowaniem. Tutaj, proszę Państwa... Przerwa spotkanie z Marcinem Zaborskim, autorem książki Jeszcze żyjemy. Widzimy, jak niemieccy żołnierze przekraczają Apeniny i maszerują na Rzym. To jest dzieło w warstwie graficznej Tomasza Breźnickiego z Krakowa, znakomitego grafika. Robimy na bogato, więc to jest złoto i purpura. Pięć kolorów w środku. Produkt jest no, reprezentacyjny, bym powiedział. Ale to nie wszystko. Bardzo ciekawa rzecz, że właśnie historia w formie takiej bardzo przystępnej, w formie komiksu. W formie komiksu, w formie ilustracji. Robimy to dlatego, że nie mamy budżetu na film. Jak kiedyś będę miał niezależny budżet na film, bo to ważne, żeby mieć niezależny budżet na film, to zrobię film. Na razie robimy historie obrazkowe w maksymalnie bogatej szacie edytorskiej. To też jest dla mnie szalenie ważne, żeby była wysoka jakość, żeby było widać, że ja zainwestowałem w te produkty. Co jeszcze mamy? Z trochę lżejszych rzeczy mamy lżejszych, nie tematycznie, nie treściowo, ale edytorsko. Mamy takie dwie małe książeczki o świętych. O świętych kluczowych dla Polski, o świętym Stanisławie ze Szczepanowa, biskupie krakowskim i o świętym Andrzeju Boboli. Ja występuję tutaj w obronie biskupa Stanisława przeciwko królowi, co się często nie zdarza. Dlatego, że święty Stanisław uważam słusznie jest patronem Polski, jednym z patronów Polski. Nie był w ogóle żadnym zdrajcą, na nas polityka króla, która jest podnoszona i była podnoszona za komuny w ogóle pod niebiosa, jest u stu do rewizji. Ja wiem, że to był XI wiek, to było dawno, nie ma źródeł i wszyscy patrzą na to z przymrużeniem oka, ale proszę Państwa, ten temat jest ciągle aktualny, a dowodem na to jest to, że aktor Tomasz Karolak napisał pracę magisterską o świętym Stanisławie. Mógł napisać o czymkolwiek, o Tadeuszu Osterwie, nie, o świętym Stanisławie. Tak? Święty Stanisław nie był aktorem, ale nie miał nic wspólnego z teatrem. A jednak taką postać wybrał. Widzę też ciekawą książkę Socjalizm i śmierć, tak. Dwa tomy. Może coś więcej na ten temat? Wiem, że tam są też takie ciekawe ilustracje z tyłu. Proszę Państwa, ponieważ Socjalizm i śmierć to jest książka wynik pewnych obsesji, ponieważ ja mam taką dosyć dla wielu ludzi przykrą manię, że zbieram różne kontrowersje, tak? I mało ulegam entuzjazmowi. To jest krytyka socjalizmu w ogóle, w tym socjalizmu niepodległościowego. To się wielu osobom nie podoba i
mają do mnie różne pretensje, ale jakoś to spokojnie znoszę. Proszę Państwa, to jest, może pokażę, Nihil Novi Sub Sole. Taka gazeta się ukazywała w Krakowie pod koniec XIX wieku, żeby każdy... Gazeta Wyborcza, nic nowego pod słońcem. Gazeta tak? Wyborcza. Te same tytuły, te same tu się, nazwy. Mamy tygodnik powszechny, ale też mamy pobudkę, którą socjaliści też wydawali, socjaliści o skrzywieniu narodowym. Więc proszę Państwa, wszystko było i nie ma tutaj żadnych zaskoczeń. Proszę Państwa, wszyscy wiedzą, że pierwszą partią socjalistyczną na ziemiach Polski był tak zwany Wielki Proletariat. Kto pamięta 100 złotych z czasów komuny, ten wie, z wizerunkiem Ludwika Waryńskiego. Natomiast to po prostu jest kłamstwo, ponieważ pierwszą partię socjalistyczną na ziemiach Polski założył niejaki Puchiewicz. Nigdy Państwo nie zgadniecie, jak się nazywała, to ja powiem, Solidarność. Więc partia ta była charakterystyczną taką organizacją, bo nie stawiała sobie za cel walki zbrojnej z caratem i to się nie podobało inspiratorom ruchów socjalistycznych, więc potem ten Puchiewicz został aresztowany, coś mu tam próbowano wytłumaczyć, on nie zrozumiał i umarł na gruźlicę szybko bardzo. Natomiast towarzysz Waryński już właśnie nie miał nic przeciwko rzucaniu bombami i strzelaniu do ludzi i tym się zajmował. Przejął, że tak powiem, pałeczkę. Przejął pałeczkę, ale jakby to powiedzieć, troszkę wyostrzył kryteria i jakby skłonił się ku tym żądaniom sponsorów ruchów socjalistycznych. Natomiast proszę Państwa, no, z tym Puchiewiczem i z tą Solidarnością, no jeżeli potem słyszymy, że Karol Modzelewski wymyślił nazwę Solidarność, no to trudno nie zapytać, czy Karol Modzelewski w ogóle wiedział, kim był Puchiewicz. No więc ja myślę, że oczywiście, że wiedział, bo nie po to był historykiem, żeby nie wiedzieć takich rzeczy. Więc no, mamy tę piękną ideę Solidarności, w którą wiele osób wierzy, tak? I ten upadek komuny, a z tyłu nam się tli taki ląd, prawda? Z tą nieszczęsną Solidarnością XIX-wieczną i z tym Puchiewiczem. No właśnie można zadać sobie pytanie, czy to są spadkobiercy, czy nie mam nic ciężko, kompletnie nie, ciężko wspólnego mówić, z nimi, no, a nazwy są przypadkowo takie same. Ja myślę, że nazwy są takie same nieprzypadkowo, bo jestem przekonany, to jest nie do udowodnienia, że Karol Modzelewski wiedział, co robi, wymyślając tę nazwę. Natomiast no, pewnie to sobie tak wymyślił, że to będzie właśnie taki pokojowy ruch. No, Solidarność nie była partią polityczną, tylko związkiem zawodowym, ale że to będzie taki pokojowy ruch, może do tego nawiązujący. No bo umówmy się, to ja uważam, że socjaliści to zło, tak? Ale ja też. Ale wiele osób uważa, że socjaliści są fajni, tak? I że w zasadzie nie ma się co czepiać. Raz coś zepsuli, drugi raz coś zepsuli. Za szóstym razem zrobią dobrze. Więc nie zrobią, to jest jasne. Nie zrobią, bo to nie na tym polega ich misja. Więc my dzisiaj możemy wysuwać takie zarzuty, ale czy one są sensowne? Ja bym Karola Modzelewskiego nie rozgrzeszał, natomiast tych ludzi, którzy w Solidarność uwierzyli, no do nich pretensji bym nie miał, bo to już bez przesady. Natomiast ludzie, którzy celowo robią takie rzeczy, no przynajmniej wymagają tego, żeby ich wskazać palcem, powiedzieć, chłopcy, widzimy. Jeszcze mam pytanie, tam jest w tle Noc Świętego Bartłomieja, może dwa zdania o tej książce? Dobrze. Noc Świętego Bartłomieja to jest komiks o wypadkach wiadomych, ale on jest opowiedziany w ten sposób, że katolicy są dobrzy, a protestanci źli, to tak z grubsza rzecz ujmując. Hubert Czajkowski jest autorem rysunków, ja napisałem scenariusz. To jest, powiedzmy sobie, historia pewnej pożyczki, tak bym to ujął. Historia pewnej pożyczki. Król Henryk II de Valois pożyczył od takiego żydowskiego bankiera z Antwerpii, Józefa, znanego później jako Józef Nasi, dużą sumę pieniędzy. I ta suma była prolongowana i prolongowana i prolongowana, aż Józef został najważniejszym doradcą sułtana tureckiego. I wtedy się okazało, w międzyczasie król Henryk II umarł i okazało się, że jednak jego spadkobiercy, książęta, król kolejny, następca tronu, że on nie odda tych pieniędzy Józefowi. Że on nie odda, bo nie ma. Nie mam, co zrobimy. No i to jest o tym, co się później stało. Jak się okazało, że ta pożyczka nie zostanie zwrócona. Bardzo ciekawa rzecz. Bardzo dziękujemy, panie Gabrielu. Zapraszam też na rozmowę do Mediów Narodowych. Dobrze, ale to w styczniu, tak jak się umawialiśmy. Tak jak się umawialiśmy. Dobra, dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Do widzenia.